O, hej. Czekałem na ciebie. I to już całkiem długo. Realizator. Cóż za ciekawe słowo. 5 sylab, 10 liter. Ale jakie ono ma znaczenie? Kim jest ów realizator? Realizatorzy walczą w cieniu. Pracują za kurtyną. Są niczym atlas dla radiowych audycji. Kimże są ci odważni bohaterowie? Oraz czym się zajmują? O tym się dowiecie, gdy spojrzycie za kurtynę. Witaj. Zapewne przybywasz tutaj z pytaniem, kim tak właściwie są ci realizatorzy, prawda? Jesteś w dobrym miejscu, bo nie ma lepszych ludzi na świecie do wytłumaczenia ci tego, niż właśnie ci herosi z najlepszego radia internetowego na świecie. Więc zapnij pasy i przygotuj się do poznania prawdy. Cześć, jestem Bruno Fritz i tak jak moi koledzy, jestem realizatorem Radiu Pryzmat. Może i nas nie słyszycie na audycji, ale dzięki nam właśnie słyszycie naszych kolegów z redakcji. Ogólnie do zadań realizatora należy czuwanie nad tym, żeby audycja brzmiała jak najlepiej. Witam z powrotem zza kurtyny. A ja również jestem realizatorem. I na tym tyle. Pa! Oh!